Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Wiem Wszystko motoryzacyjnie. Tym razem dzisiaj chciałem omówić Volkswagena Golfa piątej generacji. Samochód ten zadebiutował w Niemczech w 2003 roku jako następca Golfa czwartej generacji. Był produkowany do 2007 roku. Przez 2 lata po premierze został zaprezentowany model Golf Plus jako minivan oraz wersja kombi. Produkcja Volkswagena Golfa zakończyła się w 2008 roku, a rok później trafiła kolejna generacja do sprzedaży. Golf piątej generacji jest wyposażony w silniki benzynowe następujące: rzędowe czterocylindrowe o pojemności 1,4 wolnossące od 75 do 80 koni, z wtryskiem bezpośrednim 90-konny, 1,4 turbo doładowane o mocy od 122 do 170 koni, rzędowy 1,6 o mocy 102 koni, 1,6 z bezpośrednim wtryskiem o mocy 115 koni. Dwulitrowy z bezpośrednim wtryskiem 150-konny, dwulitrowy turbo doładowany o mocy od 200 do 230 koni, rzędowy 5-cylindrowy 2,5-litrowy o mocy 170 koni oraz V6 3,2 litra 250 koni. Diesle były oferowane o mocach o pojemności od 1,9 TDI w wersji od 90 do 105 koni, rzędowy czterocylindrowy, dwulitrowy, wolnossący diesel 75-konny oraz jednostki z pompowtryskiwaczami 2.0 TDI mocy od 136 do 170 koni oraz z systemem Common Rail 140-konny motor 2.0 TDI. Z polecanych silników na pewno chyba najbardziej polecanym będzie silnik 1.6 102-konny, dlatego że silniki 1.4 75-konne miały problemy. Tam często dochodziło do zatarcia tego silnika ze względu na odmę zamarzającą w zimę, czy też zanieczyszczoną przez opary oleju. Na pewno silniki FSI też jeżeli ktoś chce, powiedzmy, kupić, warto je sprawdzić wcześniej, dlatego że mają problem z bezpośrednim wtryskiem, osadzaniem się na garu. Na pewno silnik 1.4 TSI, turbo doładowane silniki także nie są bezawaryjne. Łańcuchy rozrządu, rozciągające się, pękające tłoki wraz z pierścieniami, awarie pompy wody oraz problemy z bezpośrednim wtryskiem niestety. Silnik ten ma turbo doładowanie, kompresor dodatkowo 1.4 TSI, także jest to układ skomplikowany. Na pewno, jeżeli nam zależy na bezawaryjności, to najbardziej polecanym silnikiem jest 1.6 o mocy 102 koni, którego też bardzo łatwo można założyć instalację gazową LPG. W przypadku silników TDI na pewno zakup 1.9 TDI będzie optymalny. Na silniki 2.0 TDI trzeba uważać ze względu z początku produkcji, że miały one problem i z głowicami, i z napędem pompy oleju, i z awariami wtryskiwaczy, i z pompowtryskiwaczami niestety. Golf piątej generacji był wyposażony w skrzynie 5 lub 6-biegowe ręczne, a także 6-7-stopniowe skrzynie DSG dwusprzęgłowe. W przednim zawieszeniu są tradycyjne kolumny resterujące, a z tyłu układ wielowahaczowy. Ogólnie Golf piątej generacji jest trwałym samochodem, aczkolwiek tutaj w tej generacji trzeba zwrócić uwagę na awaryjność silników. Niestety dodatkowo na polskich drogach eksploatacja zawieszenia, czyli nie wytrzymują wahacze, przeguby, końcówki drążków, tuleje. Dochodzi też czasami do awarii przepustniczych czy przepływomierza oraz szujników różnych przy silniku. Na pewno problem jest też z łuszczącymi się plastikami wnętrza.
Ogólnie samochód jako tako jest trwały, aczkolwiek przy zakupie odnośnie jeszcze podwozia, powiedzmy, czy nadwozia, samochód jest dobrze zabezpieczony przed korozją. Na pewno samochód był drogi w zakupie jako nowy. Teraz te ceny oczywiście używanych spadły, aczkolwiek trzeba uważać na samochody powypadkowe sprowadzane z zagranicy, które często mają ogromne przebiegi, szczególnie z silnikami właśnie TDI, które to były kupowane właśnie do robienia dużych przebiegów. Samochód jest przeciętnie niezawodny, duży dostęp do tanich części zamiennych, łatwa odsprzedaż, aczkolwiek trzeba też uważać na podatność na kradzież tego samochodu. Też jest ulubionym kąskiem, że tak powiem, dla złodziei, ze względu właśnie na popularność tego modelu wśród ludzi. Łatwo go odsprzedać, także na pewno samochód warty polecenia, aczkolwiek trzeba zwracać uwagę i dobrze sprawdzić przed zakupem takiego Golfa piątej generacji. Także to by było na tyle w tym temacie Golfa piątej generacji. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam do następnego odcinka, gdzie omówię Golfa szóstej generacji.